Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę na tym filmiku, jak się wchodzi na takiej stacji T12D w jej opcje. I generalnie, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to wygląda, no to zapraszam do oglądania tego filmiku. Powiem Wam od razu na samym początku, że nie wszystkie opcje rozumiem. To jest pierwsza sprawa. Nie wyjaśnię Wam wszystkich opcji w 100% o co chodzi. Ale sobie przejdziemy przez nie tak, żeby mniej więcej ktoś, jak będzie ciekawy zakupu takiej stacji T12, zobaczył, jak to wygląda, nie? To jest najprostsza wersja T12, dostępna na AliExpressie za 48 zł z całym tym zestawem, który montujemy sobie. Oczywiście ja tutaj obudowę mam wydrukowaną na drukarce 3D, także samą elektronikę możemy sobie do własnej obudowy gdzieś tam włożyć. Powiem Wam tak, przełączmy się w ogóle na Firefoxa, żeby Wam pokazać, mniej więcej jak to będzie wyglądało. Tych opcji tutaj jest od P00 do P11. I będziemy sobie tak po kolei przechodzili przez te opcje i będę Wam pokazywał to na tej stacji, jak to mniej więcej wygląda, nie? No to dobra, to jedziemy z tematem. Jeszcze jakby ktoś był ciekawy, no to ta stacja ma zakres temperatury od 200 stopni do 450. Aha, jeszcze jedna ważna informacja. Nie pokażę Wam, jak się kalibruje tą stację, ponieważ to już jest trudniejszy troszeczkę temat. Trzeba mieć odpowiedni jakby miernik taki do grotów, który nam pokaże, jaka jest naprawdę temperatura grota. No i z takim właśnie urządzeniem możemy sobie kalibrować stację bardzo dokładnie. Do takich, myślę, zastosowań hobbystycznych, gdzieś w warsztacie, w zupełności wystarczy, jak sobie tam będziemy ustawiali pokrętłem jakąś tam temperaturę. Sam jestem w ogóle ciekaw, jaka jest różnica pomiędzy tym, co jest wyświetlane na wyświetlaczu, a grotem. Być może to kiedyś zbadam. A na dzisiaj zobaczmy sobie w ogóle, jak wyglądają opcje tej stacji, jak się w nie wchodzi. No i po drodze kilka ciekawostek Wam też opowiem. Dobra, więc tak. Ta stacja ma coś takiego, że po pierwsze, może przejść w tryb uśpienia. Czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli, patrzcie się, ja teraz tutaj ustawiam sobie temperaturę. Załóżmy, ustawiam 280 stopni. I po minucie, tam w opcjach można to będzie ustawić, do których dojdziemy, będzie coś takiego, że jak kolba będzie odłożona, to temperatura nam spadnie do 200 stopni. Jeżeli nic dalej nie będziemy robić, to po jakimś tam jeszcze czasie, który też możemy ustawić sobie w tej stacji, grzanie całkowicie się wyłączy, także będziemy mogli taką kolbę wziąć, wyciągnąć i złapać w rękę i ona nas nie poparzy, bo no totalnie będzie wyłączone grzanie, nie? Także to jest bardzo fajny motyw. No i ma tryby też wybudzenia. Czyli załóżmy, że spada nam do tych 200 stopni, nic nie robiliśmy, nie? I możemy ją wybudzać na dwa sposoby. Może ja Wam już zdradzę na początku te takie fajne rzeczy. Czyli możemy ją wybudzić w ten sposób. Kręcąc pokrętłem. Załóżmy, spadło nam na 200 stopni. Robimy w którąkolwiek stronę enkoderem ruch. No i temperatura nam skakuje z powrotem na tą temperaturę, którą tam mieliśmy ustawioną. Druga opcja jest taka, że możemy wyciągnąć kolbę i nią potrząsnąć. No to wtedy tam nam też to wróci. I w ustawieniach możemy sobie to tak ustawić, że możemy właśnie kolbą i enkoderem to jakby wybudzać tą stację, bądź też tylko samym enkoderem. Czyli, że jak weźmiemy kolbę do ręki, potrzęśniemy, no to wtedy nam się nie wybudzi. Będziemy musieli fizycznie dotknąć tutaj tego pokrętła, pokręcić nim, dopiero nam się stacja wybudzi. To jest taki właśnie fajny feature tej stacji. No, już mi się tam od zasilania odłączyło. I słuchajcie, następnym takim fajnym featurem jest, to jest tryb boost. Czyli jakby teraz mam zadaną tutaj temperaturę, załóżmy 270 stopni i chciałbym ją podbić do 300 stopni przez jakiś tam okres, tak? Jest to przydatne przy lutowaniu, przy jakichś tam polach masowych, które dosyć mocno odciągają te ciepło z grota. Także możemy sobie włączyć boosta. Boosta włącza się w ten sposób, że przyciska się na encoder. Zobaczcie, teraz mam 270. Przycisnąłem. Jest teraz boost. 30 stopni. Czyli tak naprawdę mam, jak nacisnę, on skacze chyba do 300 stopni wtedy, przez jakiś tam czas.
I tutaj miga druga jakby kropeczka, bo są trzy kropki, jedna, druga i trzecia na końcu. Jeżeli miga druga kropka, to znaczy, że jest ten bus taki do ładowania, tak? Widzicie, 270, czyli ten bus jakby się skończył. To jest bardzo też fajna opcja, można ją też ustawić tam w ustawieniach, że na przykład chcemy, żeby ten bus wynosił 10 sekund i na przykład, nie wiem, 20 stopni bądź 40, to już jakkolwiek sobie ustawimy. Dobra, przejdźmy teraz do ustawień tej stacji. Jak wiemy, zobaczmy sobie na Firefoxie, będę wam tak pokazywał. Firefox, stacja. Czyli zaczynamy od P00. Mamy coś takiego jak przywróć domyślne parametry 0 lub 1, czyli mamy dwie opcje. Domyślna wartość 0. 0 dla nieodzyskania, 1 dla odzyskania. Czyli jeżeli będę miał ustawiony parametr 1, no to wtedy te opcje, które sobie tam ustawię, one będą jakby zapamiętane, tak? Jak ustawię na 0, to po włączeniu jakby przywróci mi domyślne parametry tej stacji. Czyli wchodzimy sobie teraz na opcję i robimy coś takiego. Przyciskamy encoder dłużej troszeczkę. Puszczamy. I mamy 0, 1. Ja ustawię teraz. Teraz miałem 0, czyli po każdym włączeniu jakby z zasilania on mi domyślne wartości by przywracał, tak? No to ustawmy teraz 1. I teraz, jeżeli poczekam sobie troszeczkę, to on jakby zapisze to. Widzicie? I zapisał. I opcje są zapisane. I teraz, jeżeli ja coś tam zmienię, to on będzie to pamiętał. Po ponownym włączeniu, jakby będzie miał te ustawienia zapisane. Jeżeli chciałbym zresetować tą stację, daję na P000 i wtedy on przywraca wszystkie domyślne ustawienia. Teraz przejdźmy sobie jeszcze raz z powrotem na Firefoxa. Po 00 jest P01. Wzmacniacz operacyjny Gain. Od 200 do 350 razy. Krok 1, domyślnie 230. Powiem wam, że tej opcji nie wiem, o co z tym chodzi naprawdę. Nie doczytałem się nigdzie w internecie, o co chodzi z tym wzmacniaczem operacyjnym Gain. Także to będzie pierwsza z opcji, której wam nie wytłumaczę. No szkoda, bo chciałbym też sam wiedzieć, o co chodzi. No ale niektórzy mówią, że jak nie wiesz, to nie zmieniaj, zostaw tą wartość taka, jaka jest, czyli 230. Zobaczmy sobie, czy pod P01 będę miał te 230. Czyli jeszcze raz wciskam encoder. Puszczam. P0, o dobra. Jaki on mi teraz tu ustawił? Nawet nie wiem, w co weszłem teraz. Jeszcze raz. P00. Jeszcze raz naciskam. P01. 230, widzicie? Naciskając encoder, przełączam się pomiędzy tymi parametrami, ustawieniami. P03, P04, P05. Zobaczmy, co się stanie, jak poczekam troszeczkę, aż on wyjdzie z tych opcji, potem jeszcze raz próbować, czy on zapamięta, że byłem na P05, czy będzie z powrotem od P00 szło. Ok, jeszcze raz wciskam. Puszczam. Aha, czyli od początku. P00. Ustawiam na 1. P01 mam 230, czyli to jest ten gain. Tutaj nic nie zmieniam, nie? Dobra. Aha, widzieliście, miga taka kropeczka. I wtedy on zapisuje jakby ustawienia. Czyli mamy tego gaina. P02 to jest opcja wzmacniacz operacyjny. Przesunięcie napięcia od 0 do 250 mV. Krok 2, domyślna wartość 100. No i powiem wam, że odnosi się do końcówki, aby utrzymać wzmacniacz operacyjny temperatury pokojowej. Nieodłącznie napięcie wyjściowe, zgodnie z moim pomiarem, napięcie to różni się znacznie w zależności od temperatury. Różne powiększenie nie jest takie samo, im większe powiększenie, jeśli nie mierzy, zachowaj wartość domyślną. Tutaj opcji też dokładnie nie wiem, o co chodzi.
coś z temperaturą pokojową, że załóżmy, że jak mamy, nie wiem, w pokoju 25 stopni, to powiedzmy, że to będzie ta stuwa, nie? No nie wiem, tak to rozumiem. Ciężko jest mi to powiedzieć. No, tutaj przydałoby się jakaś taka fachowa literatura na wyjaśnienie tych różnych parametrów, bo to, co oni tutaj opisują na stronce, no to troszeczkę jest takie połamane, wszystko nie wiadomo, o co chodzi i wiecie, o co chodzi. Dobra, P02 to nie wiem. Teraz P03, dane termopary, stopnie na miliwolty. I 30, 50, krok 1 na 8, to jest 41, czyli od 30 do 50, coś takiego, w skoku co 1, tak się domyślam. Domyślna wartość 41 odnosi się do potrzeby temperatury termopary, ile napięcia zostało zwiększone o 1 mV, w zależności od rodzaju samokalibracji termopary. Jeśli nie rozumiesz, zachowaj ustawienia domyślne. No to teraz zobaczmy sobie, jak ja mam ustawione P03. Już wam pokazuję. P03, zaraz zobaczymy. P03. P03 mam na 0,42. No dobrze, to przełączę sobie 0,41. I teraz takie coś. Znowu poczekam troszeczkę. Zapisuję. I wyszło do ustawień. Jeszcze raz zobaczę, czy 41 tam pisze. Dobrze, wartość 41. Ja miałem 42. Nie pamiętam, czy ja to coś zmieniałem wcześniej, ale chyba nie zmieniałem. Dopiero teraz zmieniłem według tego opisu, bo zresztą bym nie zmieniał, bo tutaj pisze, że żeby nic nie grzebać. Może już Chińczycy tam ustawili 42. Bo ta wartość może według nich jest bardziej taka jakby uśredniona. No ale dobra, niech będzie to 41. Myślę, że tam o 1, no to chyba za bardzo nie namieszam nic w tej stacji. No i teraz P04, czyli krok regulacji temperatury. Czyli o co chodzi z tym krokiem? Z tym krokiem chodzi o to, że tutaj jak widzicie, o już mi spadła do 200 stopni po jakimś tam czasie. Teraz jak reguluję temperaturę grotu, to mam skok co 5 stopni, nie? Czy nie, co 10? Co 10 stopni. Co 10 stopni. I żeby ten skok zmienić, to muszę wejść w opcję. P01, P02, P03, P04. O, jest. 10 stopni, 5 i 0,00. Czyli ja sobie ustawię na 0,00, to nie wiem, to chyba będzie co jeden stopień. A zobaczmy 0,00 z ciekawości. Miałem poprzednio ustawione na 5, ale widzieliście, że w pierwszym ustawieniu. OK, zapisuję. Miałem 0, to on mi wykasował do domyślnych ustawień. I teraz tak o 280, 295. Patrzcie się. Kręcę i się nie zmienia. Fajny future. Czyli jak ustawimy na 0, to jak mamy zablokowaną temperaturę, nie przekręcicie, nie? Nic ani no, po prostu nie zmienicie nic. Do tego nie wiedziałem nawet. Myślałem, że będzie co jeden, ale okej, czyli jest jakby blokada, czyli przejdźmy sobie do ustawienia. No a teraz WOSTa włączyłem. P01, P02, P03, P04. P05. A, dobra. P04 to jest od tej temperatury regulacji. Jeszcze raz sobie przejdźmy. P01, P02, P03, P04. No i ustawmy na te 5 stopni. Niech będzie. Zapisuję. No i dobra, i teraz co 5 stopni mam, nie? Czyli 0,0 jest po prostu, możecie kręcić i wam się nic nie zmieni. Jak ustawicie sobie jakąś temperaturę, to możecie po prostu na stałe zablokować, nie? Że on się będzie do tylu rozgrywać, ustawić jakiegoś tam bossa, no i wtedy będziecie mieli taką jakby
nieruszalną tą temperaturę. Dobra, przejdźmy sobie do następnego ustawienia, czyli to będzie P05, czas snu, czyli uśpienia. Jak długo nie będziesz ruszał, to wtedy nam się jakby zmniejszy tam temperatura. To nie jest włączenie stacji, to jest przejście w tryb jakby takiego czuwania, nazwijmy to, że jak będziemy mieli 300 stopni ustawione, to ona nam się wychodzi do 200 stopni i tu mamy zakres od 0 do 60 minut. 0, że ten krok jakby będzie nieaktywny, czyli cały czas będzie na jakiejś tam temperaturze chodziła, a jak już sobie ustawimy na przykład 1 minutę, to po 1 minucie nam będzie spadało do 200 stopni, jak nic nie będziemy robić, nie? Czyli przejdźmy sobie do P05, zobaczmy jak to wygląda. P01, P02, P03, P04, P05. Jakie mam? 2 minuty. Czyli po 2 minutach mi się ona jakby przejdzie do tych 200 stopni. No ja ustawię sobie, załóżmy, nie, niech będzie 2 minuty, dobra. Dlaczego 2 minuty? Ponieważ oszczędza to grot, nie? W dużej mierze. Bardzo dobrze, dużo oszczędza grot. Nie grzeje cały czas, tyle ile mamy ustawione, tylko spada do 200, no i wtedy ten grot, ta grzałka w zasadzie w tym grocie, ma większą żywotność. To jest niewątpliwie duży plus takiej stacji. Dobra, teraz przejdźmy sobie do P06, czyli czas włączenia. I to jest to, że załóżmy, jeżeli tam przez te 2 minuty nie będę ruszał, ona mi przychodzi do 200 stopni. Po tych 2 minutach znowu jakiś tam czas odlicza, jak nic nie robię. No i wychładza się całkowicie. I zobaczmy sobie, tu mamy od 0 do 180 minut, czyli do 3 godzin, tak? Krok od 1. Krok, tutaj poczekajcie. 0, funkcja wyłączona jest. Jak mamy 0 ustawione, to jest wyłączone, to całkowicie, że nam się stacja nigdy nie wychłodzi. Ja bym zalecał ustawić jakąś wartość z tego względu, że załóżmy, że coś zapomnieliśmy, wyszliśmy gdzieś z domu, no i taka stacja cały czas działa, no troszeczkę niebezpieczne, a zawsze to po tym czasie ona się wyłączy i mamy pewność, że nic się nie spali na mnie. No to przejdźmy sobie do tego P06 trybu. P01, P02, 3, 4, 5, 6. Zobaczmy, jak ja mam ustawione. 10 minut. No to nie, to ja sobie ustawię 5 minut, załóżmy, nie? 5 minut, jak nic nie będę robił, to wtedy ona mi się wyłączy całkowicie grzanie. Ale wtedy wiecie, wystarczy, że macie jak ustawione tam, potrzęśniecie tą kolbą. Czy znaczy nie, jak ona się wyłącza, to wtedy chyba trzeba enkoderem pokręcić. Już nie pamiętam, jak to tam działa. W tym trybie takiego uśpienia jest tak, że możecie kolbą potrząsnąć i wtedy wam się znowu wybudzi jakby ta stacja. Dobra, przejdźmy sobie do trybu następnego. To będzie tryb P07, korekta temperatury, plus 20 stopni. Ze względu na rezystencję NTC w podwoziu ciepło stacji lutowniczej doprowadzi do wykrycia temperatury NTC wyższa niż temperatura pokojowa. W wyniku wysokiej tej kompensacji termopary. Kurczę, tu też tego tak troszeczkę nie rozumiem, to jest tak opisane. Jeżeli podstawowe są poprawne, ale temperatura jest wysoka lub wartość tego parametru ustawiona na 20. Na przykład, aby wykryć wyświetlaną temperaturę, to jest o 20 stopni wyższa niż rzeczywista. Czyli załóżmy, ustawiam sobie 280 stopni, a mierzę jakimś tam tym i ma 300. To wtedy, jeżeli ustawię 20, no to wtedy jakby zbije mi do tych 280 taką korektę. No tak to przynajmniej rozumiem ten P07. Zobaczmy, jak ja mam w ogóle ustawione to P07 tutaj. P01, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No i ja mam na 0 stopni, czyli nie mam żadnej korekcji. A żeby to regulować, to jest do 20, no maksymalnie 20.
No dobra, na razie tego też nie zmieniam, bo mówię, nie mam żadnego urządzenia takiego dokładnego, które by ten grot sprawdziło. Chociaż jakbym miał jakiś pirometr, to już by to, myślę, więcej dało chyba niż taki zwykły jakiś miernik temperatury. P07. Lecimy dalej z opcjami. P08, tryb budzenia. I tu jest właśnie, tryb budzenia polega na albo wyciągnięciu kolby, albo pokręceniem tym pokrętłem. Mamy wartości 0 i 1. 0 w trybie wyłączenia można obrócić encoder, a także można potrząsnąć uchwytem, aby się obudzić. 1 może tylko obracać obudzenie encodera. Czyli na 1, jak będziemy ustawione, to tylko i wyłącznie wybudzimy stację, kręcąc encoderem. Zerówka, encoder i kolba. Uwaga, naciśnij encoder, nie może się obudzić, może się obracać. No, trzeba go obrócić, bo chyba nie działa wciskanie encoderu. To jest P08, czyli ja bym chciał, wolał mieć, żeby wybudzać ją kolbą i pokrętłem. Poczekajcie, to wtedy w trybie wyłączenia można obrócić encoder, a także można uchwytem, aby się obudzić. Czyli ja bym wolał mieć 0 ustawione, P08 na 0. Zaraz zobaczymy, jak ja to mam. Mam na jedynkę, czyli tylko enkoderem mogę. Dobra, nie, to ja sobie zmieniam, że chcę enkoderem i kolbą. Niech mi to zapisze. OK, zapisał. Dlaczego on 0 stopni? Aha. Ha, dziwne by to było, naprawdę. 290. 290 stopni. No i przejdźmy sobie do następnego ustawienia, jakim jest P09. Typ zwiększania temperatury. W celu zwiększenia temperatury do regulacji. Regulacja 20 stopni do 100 stopni. Regulacja tempa 10 stopni. Czyli co 10 stopni będę zmieniał od 20 do 100. I to jest właśnie ten taki tryb boost, który sobie regulujemy. Zobaczmy, ile ja mam ustawione na P09. P09, 30 stopni. Ustawię sobie 50 stopni. Dobra, to już jest dużo. Niech mi to zapisze. Tryb boosta. Zapisał. No i dobrze. I teraz zróbmy sobie coś takiego. Ustawmy 250 stopni. I teraz patrzcie, mam ustawione na kolbie 250 stopni. Coś tam lutuje, nie? Takie bardziej teraz jest delikatne te lutowanie. I coś mi tam do końca cyna nie chce, kurde, złapać się jakiegoś pada. No to mogę w tym celu zrobić tryb boost, czyli nacisnę teraz encoder raz. I zobaczcie. A nie wiem, dlaczego 30 stopni w dalszym ciągu jest. Być może ja te parametry źle zapisuję? No powinno 50 z tego, co mniej więcej tak kumam, wskoczyć, a tu mi 30. No dobra, zobaczymy jeszcze to jeszcze inaczej. Niech to się wyłączy na chwilę. W jakimś tam czasie. Dobra. No i nie było to 300 stopni z tego, co widziałem. Jeszcze raz, P09. Aha, busta się wyłącza wciskając 30. Jeszcze raz, jak nacisnę, wychodzę z boosta. Dobra. Jeszcze raz sobie wejdę w tę opcję. 2, 3, 4, 5, 6. Jak będzie 30 na 9, to znaczy, że się nie zapisało. 50 jest. A dlaczego tak to jest? Mamy do 100? Mamy, jest. No dobra, to chyba jakiś błąd jest, czy co? Nie, albo nie rozumiem tego do końca. Cisnę dłużej, encoder. Zobaczcie, mam 0, 0, 0.
Wyciągnąłem. Dobra, obudziła mi się. 250. I teraz jak wcisnę na przykład boosta. Jest, było. 209. Aha, chyba, że 298. 299. No to dobra, rozumiem. Okej. Kumam już to. Ja źle odczytywałem tutaj tą całą wartość, nie? Jest, 299. No to teraz, żeby tego boosta wyłączam sobie. I skoczy mi na 250, nie? To żeby o 30 stopni tego boosta zrobić, to będzie 280 mniej więcej. 6, 7, 8, 9. Teraz zrobię na 30 stopni. Zapiszę go. Dłużej wciskam. OK. Jeszcze raz potrzęsę kolbą. Albo sama się włączy. OK. Chyba się sama załącza w jakimś czasie. Dobra, teraz 250, ustawiłem 30, czyli powinno mi wskoczyć do 280. Wciskam boosta. No i jest, powiedzmy 278. No, około 280. No dobra, super. No i się wyzerowało do 250. Czyli ten boost jest fajną opcją bardzo. I powiem wam teraz taką ciekawostkę. Zatrzymam się troszeczkę. Wyciągnę kolbę, stację T12, znaczy stację, kolbę od T12. Coś takiego. Tu nie ma trybu boostu. Tu jest tylko pokręt, o którym regulujecie sobie temperaturę i to wszystko. Tu nawet nie ma chyba nawet takiego wybudzenia, znaczy uśpienia, że po jakimś tam okresie ona wam się redukuje do 200 stopni. Mogę się mylić, ale nie zauważyłem, szczerze tego mówiąc, żeby ona jakoś tutaj, kurde, mi się wychładzała, a na pewno nie ma czegoś takiego, że się całkowicie wyłączy, że będziecie mogli sobie złapać grot do ręką, nie? Przyjrzyjcie się jeszcze raz temu rodzajowi. Ona jest bardzo fajna z tego względu, że możemy ją tutaj zasilać jakimś tam DC, na przykład zasilaczem od laptopa, który ma właśnie takie wejście typowe DC. Fajna jest, lubię ją, ale przydałoby się w niej takie opcje, jakie są tutaj właśnie w tej stacji. Już nie mówię, jakie są już te fajne ksegery, czy tam z tymi OLEDowymi wyświetlaczami, gdzie mają jeszcze lepsze te firmware'y zrobione. Mówię, to jest najprostsza, ale już ma jakieś tam future'y, które są fajne, nie? Dobra, to czyli mieliśmy ten tryb tego boosta. I teraz sobie przejdźmy do opcji P10. Temperatura, by zwiększyć trwania do regulacji zakres od 10 sekund do 250 sekund. I w P10 sobie ustawiamy, przez jaki czas ma trwać ten boost. Czyli jak widzieliście poprzednio, 30 stopni miałem. I zobaczmy sobie, ile ja mam ustawione P10. Jeszcze raz. Wiecie, co bym chciał, żeby takie stacje C12 były z Wi-Fi, że wszystko ustawiamy gdzieś sobie na komputerku. Przez 30 sekund mam boosta. A jest od ilu? Od 10 do 250 sekund. Czyli ja miałem przez 50 sekund boosta? Długo. Ustawię sobie na 30 sekund, pół minuty. Wcisnę kontakt dłużej. Zapisał mi. Znowu będzie to zero. Nic nie będę ruszał. Zobaczymy, czy ona się sama wybudzi do tej temperatury. Ale powinna. Chyba, że teraz zapisywała. No dobra. No i 250 stopni. Czyli tryb boosta mamy ogarnięty. Ile stopni, jaki czas trwania tego boosta. Lecimy z następną opcją, to już będzie chyba ostatnia opcja. P11, tryb ustawiania parametrów, automatyczne zapisywanie parametrów i powrót do trybu ogrzewania, funkcja do aktywnego czasu regulowania, zakres od 4 sekund do 60 sekund. Tutaj się rozchodzi, przez ile czasu mam być w tym jakby menu ustawiania, żeby coś tam sobie zmienić. 4 do 60 sekund. To zobaczmy, ile ja mam ustawione na P11.
P9, P10, P11. I zobaczcie, mam 10 sekund. Po 10 sekundach powinno mi się jakby to desaktywować. No, minęło mniej więcej 10 sekund. Czyli 10 sekund mam na zastanowienie się, czy coś tam mogę sobie pozmieniać, nie? A teraz jakbym ustawił na pół minuty. A, boosta włączyłem. Dobra. P0, P011 na 30 sekund ustawię ten czas. Dam 30 i nacisnę, żeby to przyspieszyć. Tak, to jest zapisywanie, bo wyobraźcie sobie 30 sekund czekać, jakbym miał coś tam zmieniać, nie? Mogę to szybciej zrobić, nie? Wciskając encoder. No i dobra. I teraz takie coś. Stacja znowu się pewnie włączy na. Chyba, że reaguje na jakieś drgania faktycznie. No dobra, okej, okay, chyba reaguje jednak. 230, załóżmy sobie teraz P00. Mam na ustawione 0. Zobaczcie, 30 sekund powinienem mieć na jakąś reakcję. 10 sekund już na pewno upłynęło. Ja się nawet przełączę teraz na Firefoxa, żeby wam pokazać, żeby sobie zobaczyć, ile ja mam 0,0. No dobra. Zobaczcie, dalej. Przełączyłem się na Firefoxa i chyba już będzie niedługo 30 sekund. Tak, 30. I zapisało się. Tylko jeszcze ja sobie muszę zobaczyć, jaki mam P00 ustawiony. Zero dla nieodzyskiwania, jeden dla odzyskiwania. Czyli jak chcę, nie, jak chcę jeden. Czyli jak chcę, żeby on pamiętał, tak? Jakby te ustawienia, które sobie teraz ustawiałem. To jeszcze raz wejdę. P00. Jak chcę, żeby było jeden. Dobra, i teraz zapisuję. I zapisał mi. Czy on mi przeszedł w następny ten? Co to teraz było? Co to teraz jest w ogóle? Jeszcze raz nacisnę encoder. P00. To jak on ma tutaj tyle opcji na P00? Przecież to jest 12, do 12. Zobaczcie. P00 i się mogę kręcić do 12? Nie, coś tu jest nie tak. P01. Jeszcze raz coś zobaczę na Firefoxie. Widzieliście, jaki chyba jakiś troszeczkę jest błąd w tym firmware'ze. Bo P00 ma tylko dwie wartości, 0 i 1. A tam mogliśmy sobie do 12 kręcić, także. A to co tu pisze? Aby zapisać jeden raz, więcej można włączyć. W momencie bez koniecznego wszystkich parametrów, takich po prostu chcesz ustawić P01, ustaw PZ. Zanim uruchomienie w trybie normalnym. No tak, okej, okay, kumam. Czyli tym encoderem mogę sobie. Jeszcze raz zobaczmy sobie na P00, jak wejdę. Jest 0,0,0 i powinien mieć tylko. Widzicie? Do 12 mogę. Dobra, no czyli ustawię tą jedynkę, nie? Niech będzie. Te 30 sekund. Dobra, teraz słuchajcie, zrobimy sobie mały test. Zobaczymy, jak ją wybudzę, jak ona sobie spadnie do tych 200 stopni. Także ja ustawię 250. Zrobię pauzę. Jak spadnie do 200, to wtedy wam pokażę, jak wygląda wybudzanie. Dobra, słuchajcie, temperatura mi spadła do 200 stopni. Postaram się tego jakoś tak mocno nie ruszać, żeby. O, wykrył mi. O kurczę, powiem, że wykrył mi położenie stacji. Tylko ruszyłem ją pod kątem. Już pewnie ten czujnik tam, co jest zamontowany, przechylił się. Coś tam w nim stykło i z powrotem mi włączył temperaturę 250 stopni. Czyli wybudzenie
Polega na tym, że bierzecie taką kolbę i wystarczy, że ją ruszycie, tak o. Tak czy tak, nie? I on już wam zrobi tam zwarcie, jak sobie po część, jak to powiedzieć? Potrząśnicie? Potrząśnicie. Ja, masakra. Wiecie, co chodzi, nie? Potrząśniecie. Potrząśniecie kolbą, to słychać takie pykanie. Jeszcze raz, potrząśniecie. Jak sobie potrząśniecie. Czasami się gubię w tym, co mówię. Cholera. No i dobra. Tak to wygląda mniej więcej. Co wam tu jeszcze na sam koniec powiedzieć? Porównanie pomiędzy czymś takim, bez tego trybu boostu i tego wyłączania do stanu jakby niższej temperatury. Powiem wam tak, to ma niewątpliwie tą zaletę, że no to jest cholernie fajne, że tutaj podłączacie jakiekolwiek zasilanie do 24 V, minimalnie wydaje mi się o 12. 12 V, załóżmy 3 A, żeby to wam się jakoś tam w miarę szybko rozgrzewało. No i wkładacie do plecaka taką kolbę, idziecie lutować w terenie. Macie wkrętarkę na przykład, którą ma baterię, nie wiem, 18 V. Przerabiacie sobie taką bateryjkę, że tylko podłączacie kabelek do niej, do lutownicy, lutujecie. To jest super. Gdyby ta kolba miała tutaj jeszcze jakiś przycisk do trybu boost, to już by było naprawdę genialne. Dlaczego? Bo ta kolba ma jeszcze ten plus, że taki grot wyciągacie sobie w każdej chwili. To jest niesamowita zaleta. Ja już lutowałem na tym grocie tutaj typu K. Jakieś grubsze elementy. Trzeba było lutować bardzo cieniutkie jakieś tam kurcze ścieżki, pola lutownicze. Wyciągałem rękoma, wkładałem inny grot. Chwila, moment, znowu lutuję. Coś pięknego. Jeszcze jakby ta kolba miała tutaj tryb czegoś takiego, że właśnie jak leży i ona się tam wychładza do 200 stopni, po jakimś czasie na przykład wyłącza się, to by była genialna. To już by było perfekcyjne dla mnie, nie? Co prawda nie mam co porównywać do jakiejś tam markowej JBL-a czy coś takiego, ale ta kolba by była wtedy super. Mówię, tej kolbie brakuje boosta i tych dwóch parametrów, które schodzą do 200 stopni, potem wyłączają kolbę. Byłaby genialna. Jeszcze wyświetlacz tutaj, bo są też takie z wyświetlaczem trzycyfrowym, małym. Poezja. Dla mnie to już chyba wymarzona jakaś taka kolba, wiecie? Nie, jeszcze jedna rzecz. Żeby była już taka totalnie perfekcyjna, chciałbym, aby ten grot, chociaż teraz tak się zastanawiam, czy ta długość wystawania tutaj od tej rączki, jak się trzyma, mogłaby być troszeczkę krótsza może. Poczekajcie, jakby była taka, no to wtedy mamy tą manualność jeszcze taką jakby bardziej precyzyjną, nie? Jak załóżmy nam by wystawał tyle grot, no to słuchajcie, tutaj macie rękę, a tam gdzieś manipulujecie, to już jest troszeczkę niewygodnie. Im bliżej końcówka grotu jest rękojeści, tym wtedy jesteście bardziej precyzyjni. To już takie mam tutaj rozkminy na sam koniec, nie? Także tak to podsumuję. Generalnie za tą cenę taka stacja DI bardzo fajna. I generalnie wszystkim polecam tym, którzy nie mają jeszcze jakiejś lutownicy albo nie mieli nigdy T12. Polecam, bo tanio i mamy naprawdę bardzo fajny, wydajny sprzęt. Jak za te pieniądze. Chyba to by było tyle. Szkoda, że tej kalibracji temperatury. Aha, jeszcze na sam koniec tylko powiem coś takiego, że chciałbym tylko w tej stacji zrobić kalibrację grotu właśnie tej temperatury, z tego względu, że wtedy bym miał pewność, że faktycznie ustawiam 250, jest 250. Robię boosta 30 stopni, jest jakiś tam boost do 200, na przykład 80, nie? Do 250. No kalibracja jest ważnym elementem takiej stacji, to wiem. Niestety nie mam tego urządzonka do mierzenia grotów, także szkoda. Chyba, żeby ktoś we Wrocławiu miał coś takiego, to mógłbym sobie podjechać z taką stacją i zrobiłby mi kalibrację. Ale jak na przykład załatwię sobie pirometr, właśnie, jutro bym pogadał z szefem, żeby mi pożyczył jeden pirometr na jeden dzień. W piątek bym mu oddał, bo mam ostatni dzień.
Ha, i pirometrem by się, kurczę, taki grot sprawdziło, nie? Dobry pomysł. Jak mi pożyczy szef z pracy, bo mamy trzy aż, z tego co słyszałem, to postaram wam się pokazać, mniej więcej kalibrację zrobić wtedy. To by był dobry temat, fajny. Dobra, to by było na tyle. Kończę już, nie chcę tego przedłużać, bo trwa 40 minut opisywanie parametrów tej stacji i tak wszystkiego nie wiem. Także nie no, polecam, polecam. T12, super sprawa. Trzymajcie się. Pozdrawiam.